Witam Państwa bardzo serdecznie z Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Moim gościem w programie Europejskie Horyzonty jest pani Sidonia Jędrzejska. Witam Cię, Sidoniu. Dzień dobry. Nasz lider w Komisji Budżetu. A okazja do porozumienia jest niezwykle ważna dla Europy i dla Polski, bo przyjęliśmy wieloletnie ramy finansowe na 2014-2020 rok, czyli budżet Unii Europejskiej. I chciałem się, Sidoniu, zapytać, bo jesteś osobą najważniejszą w Komisji Budżetu. Byłaś raporterem 2011 budżetu. Co to oznacza dla Polski? To jest bardzo ważny moment, zakończenie kilkumiesięcznych, właściwie może nawet kilkuletnich negocjacji przygotowujących następne 7 lat dla Unii Europejskiej, budżet na 7 lat, ale także wszystkie podstawy programów na następne 7 lat, na lata 2014-2020. Także ja się osobiście i zawodowo cieszę. Odczuwam też pewną ulgę, ponieważ te negocjacje były bardzo długie, bardzo pełne wybojów, a wszyscy na te pieniądze czekają i to przyjęcie w tej chwili w listopadzie umożliwia nowym programom wejście w życie z zabezpieczonymi pieniędzmi od 1 stycznia 2014 roku. Wiem o tym, że Parlament Europejski uzyskał to uprawnienie do wpływu na budżet i akceptacji budżetu od traktatu z Lizbony, czyli od naszej kadencji wspólnej, ale my mówimy o sukcesie Polski. Co to oznacza w liczbach wymiernych dla Polski, że mogłobyś nam naświetlić? Sukces Polski jest ogromny, szczególnie jeżeli patrzymy na cały kontekst budżetu unijnego. Budżet unijny na następne 7 lat, 2014-2020, zmniejsza się dla całej Unii Europejskiej w porównaniu do obecnej siedmiolatki. Także z tego mniejszego torta Polska otrzymała o wiele większy kawałek. To nie tylko 300 miliardów, to blisko 440 miliardów euro dla Polski przez następne lata. Uważam, że 440 milionów złotych na następne ponad 100 miliardów euro na następne 7 lat. A dla całej Unii Europejskiej budżet się zmniejsza ze względu na recesję. Właśnie, bo ciężko w Polsce to wytłumaczyć, ale jeżeli budżet Unii Europejskiej to jest 960 miliardów euro, jeden kraj, jeden z 28 krajów otrzymuje ponad 106 miliardów euro, to też zmienia wyobrażenie o tym, jak te negocjacje zostały przeprowadzone, z jakim wielkim sukcesem dla Polski. I chyba to będzie ostatni okres, w którym my, jako Polacy, będziemy mieli dedykowane Polsce pieniądze przeznaczone głównie ze spójności, bo to jest ponad 72 miliardy euro. W Polsce budujemy drogi, regiony inwestują w infrastrukturę edukacyjną, społeczną, w miejsca pracy. Jak Twoim zdaniem te środki wpłyną, czy wpłyną na taką stabilizację sytuacji gospodarczej w Polsce? Czy to może być silny impuls stabilizacyjny? Znaczy, dla mnie to jest jasne, że te następne 7 lat, takie hojne i obfite dla Polski, to jest szansa, która już się nie powtórzy. To będzie ostatni tak duży wieloletni budżet Unii Europejskiej dla naszego kraju. Tym większa odpowiedzialność za nas wszystkich ciąży, na nas wszystkich ciąży, by te pieniądze wykorzystać na cele modernizacji naszego kraju, na inwestycje, które są w dłuższej także perspektywie potrzebne i sensowne, bo następna taka okazja się po prostu już nie zdarzy. Wiele mówiliśmy również o bezrobociu wśród ludzi młodych. Wspólnie pracujemy w intergrupie osób młodych i wiem, że są dodatkowe środki na aktywną walkę z bezrobociem wśród ludzi młodych. Częścią tego politycznego porozumienia jest przeniesienie środków, przyspieszenie wydawania pieniędzy na cele związane z zatrudnieniem i szczególnie zatrudnieniem osób młodych na lata 2014-2015, tak żeby przyspieszyć już uruchomienie takich możliwości. Trzeba też oczywiście sobie jasno powiedzieć, że miejsca pracy tworzą się lokalnie, nie na poziomie europejskim, tworzą się lokalnie i to każde państwo członkowskie ma obowiązek wspierać przedsiębiorczość i wspierać możliwości rozwoju gospodarki tak, aby tworzyła nowe miejsca pracy. Ale jednak ta pomoc europejska jest takim elementem pomagającym ludziom, szczególnie młodzieży, odnaleźć się na rynku pracy, zdobyć nowe umiejętności, przechodzić z tego najtrudniejszego, myślę, etapu w życiu każdego człowieka, przejścia od edukacji do pierwszej pracy, tak aby to lądowanie w świecie pracy było jak najszybsze i jak najbardziej bezpieczne. Analizujemy bardzo mocno sytuację ludzi młodych pod kątem bezrobocia. Wiemy, że w Niemczech to jest 7%. Doskonałe metody szkolnictwa zawodowego, powiązania edukacji z gospodarką, bardzo dobra jakość uniwersytetów, ale także związanych z przemysłem. Czy te środki mogą też trafić właśnie w Twojej ocenie na to, aby właśnie pomagać w tej pierwszej pracy, w przedsiębiorczości, może finansowaniu staży? Kto o tym będzie decydował? Powinny.
Trzeba też powiedzieć sobie jasno, że te wymagania, ograniczenia, podstawy prawne dla wszystkich programów unijnych na poziomie unijnym są ogólne. To, co my później robimy, w dużym stopniu zależy od naszego kraju, także od poziomu samorządowego. To nie jest tak, że wszystko w szczególe jest narzucone przez Unię Europejską. To jest nasze prawo, ale także nasza odpowiedzialność, tak aby jak najlepiej te pieniądze wykorzystać. Jeżeli uważamy, że wspieranie przedsiębiorczości to właśnie ta droga, wspieranie szkolnictwa, szczególnie zawodowego, to ta droga, możemy w ten sposób te fundusze wykorzystać. Taka możliwość istnieje. Czy to jest doskonały sygnał dzisiaj głównie do powiatów, które odpowiadają za szkolnictwo zawodowe. W dniu dzisiejszym przyjęliśmy pakiet rozporządzeń bardzo ciekawych, także z punktu widzenia ludzi młodych, program Erasmus+. Mieliśmy okazję pracować wspólnie nad tym programem. Czy dla mnie fenomenem tego projektu, który łączy różne inicjatywy wcześniejsze, dla ludzi młodych jest absolutnie możliwość studiowania za granicą. Ja pamiętam takie statystyki, gdzie ponad 100 tysięcy Polaków w poprzednim okresie uzyskało roczne stypendia na kształcenie się na wyższych uczelniach. Docelowy wskaźnik w tych następnych 7 latach to jest blisko 3 miliony miejsc w Europie. Polacy są bardzo aktywni. Jak uważasz, czy studia za granicą to jest też jeden ze sposobów zmniejszania bezrobocia, czy to jest tylko taka ekstrawagancja w studiowaniu? Uważam, że studiowanie za granicą, dodanie do życiorysu i do swojej głowy tego elementu doświadczenia życia i studiowania w kraju innym niż swój kraj ojczysty, jest atutem. Jest dodatkową umiejętnością, którą posiada młody człowiek, młoda dziewczyna lub młody chłopak, później podejmując pracę zawodową. Oczywiście, co to konkretnie oznacza, zależy od wielu różnych jeszcze później innych czynników, ale szansa istnieje. Jak młody człowiek tą szansę wykorzysta, zależy oczywiście później od niego. Ale chciałabym i cieszę się, że ta nasza praca przynosi tutaj skutki, żeby więcej osób mogło skorzystać z takiej możliwości. Erasmus+, to także rozszerzenie tej możliwości. Nie tylko mówimy o młodych ludziach, mówimy o tych też starszych, młodszych, na przykład nauczyciela, którzy też mogą zdobywać międzynarodowe doświadczenie poprzez pieniądze unijne. Myślę, że to też jest bardzo, bardzo istotne. Dokładnie. Ja myślę, że dzisiaj powinniśmy wysłać komunikat przede wszystkim do potencjalnych beneficjentów tego programu, bo w Erasmusie to nie tylko studenci, o których rozmawialiśmy, nie tylko stypendia, ale także kredyty na studia magisterskie, które będą uruchomione dzięki Unii Europejskiej. To jest właśnie, o czym mówisz, doświadczenie dla wymiany dobrych praktyk w szkołach, czyli program Comenius. Całe szkolnictwo zawodowe może wymieniać się także swoimi doświadczeniami w programie Leonardo, który został tutaj utrzymany. Sport, który stał się też nową polityką w ramach tego pakietu. Ja uważam, że chyba jedna z cenniejszych inicjatyw, gdzie akurat Polska jest liderem, to program Młodzież w Działaniu, czyli uznanie tej nieformalnej edukacji jako elementu, który może też pomagać odnaleźć się w dorosłym życiu, bo jeżeli ktoś jest aktywny w organizacjach pozarządowych, młodzieżowych, chce wypełnić i zrealizować jakąś potrzebę swojego środowiska, to program Młodzież w Działaniu będzie tak naprawdę optymalny, aby tą swoje doświadczenie czy swoje prace umiędzynarodowić, czyli znaleźć partnerów z innych krajów. I to jest chyba też dobry sygnał dla młodych ludzi. Myślę, że to jest bardzo ważne i mimo, że jesteśmy tutaj w Polsce bardzo aktywni, to jednak jest niedoceniana ta właśnie waga kształcenia się poza szkołą. Bo jeżeli jest taki sobie młody człowiek, on się uczy w szkole, on się uczy w rodzinie, on zdobywa umiejętności potrzebne mu do życia w formalnej edukacji, wśród swoich bliskich, ale także powinien być ten trzeci element kształcenia się poprzez działanie z ludźmi, z którymi nie musimy działać, czyli nie z naszą rodziną, nie z uczniami innymi w klasie, tylko z tymi ludźmi, których sami sobie wybieramy. Czy w harcerstwie, czy w organizacji związanej z religią, czy z organizacją związaną z działalnością polityczną, czy hobbystyczną. Te wszystkie miejsca to są miejsca, w których można zdobyć umiejętności potrzebne w życiu zawodowym i prywatnym, których nie może nas nauczyć rodzina i których nie może nas nauczyć szkoła. Dokładnie. Ja myślę, proszę Państwa, że przykład Sidonii, także mój osobisty, to doświadczenie pracy właśnie w NGO-sach, w organizacjach pozarządowych, czyli to nieformalne kształcenie, ale myślę, że dzisiaj powinniśmy wysłać bardzo czytelny sygnał, że budżet jest uchwalony, że w ślad za budżetem jest wiele inicjatyw europejskich, w którym Polacy, polskie organizacje pozarządowe, proeuropejskie, polskie szkoły, studenci mogą korzystać. Od przyszłego roku wszystkie te programy przyjęte przez Parlament w czasie ostatniej sesji wejdą w życie. Ja uważam, że naszą rolą jest chyba dzisiaj informowanie o tych możliwościach bycia aktywnym dzięki środkom europejskim przez te najbliższe 7 lat i chyba taka też jest nasza rola, aby Państwu dzięki tym programom przedstawić jak najwięcej informacji niezbędnych do jeszcze większej aktywności. Bardzo dziękuję Pani Poseł Sidonio, bardzo dziękuję. Ja dziękuję za zaproszenie. Dziękuję bardzo Państwu.